Polska bez pieniędzy z Unii Europejskiej. Od wczoraj opozycja i samorządy alarmują, że nie będzie obiecanych miliardów euro z funduszu odbudowy. Te wieści mocno niepokoją władze miast. Dla nas to znaczy nie tylko ogromny problem, ale wręcz tragedię, jeśli chodzi o możliwości rozwojowe, bo zdecydowana większość projektów, które dzieją się w naszych miastach, w naszych wsiach, to są projekty realizowane dzięki wsparciu środkom unijnym. Unijne pieniądze widać na ulicach. Na przykład na przebudowę rynku Chorzów dostał 6 milionów złotych dofinansowania. Miasto snuje plany na przyszłość. Ile nam się uda pozyskać, tyle cudzysłowie wywalczymy, natomiast wiemy, co chcemy zrobić. Chcemy zmodernizować kolejne kamienice, chcemy zlikwidować kopciuchy. Samorządy liczą na to, że na chęciach się nie skończy, bo bez finansowego wsparcia miasta nie będą się rozwijać. Proszę sobie wyobrazić, że Mikołów, którego budżet dzisiaj jest w granicach 290 milionów, z Unii Europejskiej na rozwój miasta przez te lata otrzymał 314 milionów, czyli otrzymaliśmy więcej niż nasz jednoroczny budżet. Do doniesień Rzeczpospolitej, która opisała problemy z dostępem do unijnych pieniędzy, odniósł się dzisiaj szef rządu. W Polsce wywoływana jest dość sztucznie taka dość burzliwa atmosfera, ponieważ wiele krajów Unii Europejskiej w ogóle jeszcze nie podpisało tych umów. Tych, które my mamy zatwierdzone ze strony Unii Europejskiej. Więc mam pełne prawo być dobrej myśli, skoro programy zostały zatwierdzone. Jeszcze kilka miesięcy temu rząd chwalił się porozumieniem i wynegocjowaniem 158 miliardów złotych w Brukseli. Niewielu wierzyło, że uda się wypracować kompromis między nami a Komisją Europejską w zakresie programu odbudowy. A udało się. I jestem dobrej myśli. Jak widać, premier jest dobrej myśli cały czas, w przeciwieństwie do samorządów. Ruch Samorządowy Tak dla Polski w swoim stanowisku pisze, że polityka polskiego rządu prowadzi cały kraj na krawędź przepaści. Jak wynika z medialnych doniesień, 24 miliardy euro dotacji i 12 miliardów euro pożyczek z unijnego funduszu na odbudowę po pandemii mają być wstrzymane z powodu braku porozumienia pomiędzy Brukselą a Warszawą w sprawie reformy sądownictwa.